wieczorem. Witam was w kolejnym odcinku Survivor Cyberpunk 2077 z prawym kanałem. Jak pamiętacie, ja oczywiście jestem admirał Karol 92 i ruszamy teraz z misją fabularną. No, tradycyjnie ja się uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. W samą porę. Takamura, jeśli chcesz skoczyć, pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. To nie jest śmieszne. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki na dane od Wakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej, niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę. Ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepsze. Zwrócisz czymś ich uwagę, banki po złodzieju. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-samą. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Poczekaj, gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez ogródek. Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się udać. Okej, jestem gotowy. Pytanie, czy ty jesteś? Przecież opracowałem ten plan. I wciąż uparcie pomijasz w nim swojego kumpla Odę. No da co, człowiek honoru nie podniesie na mnie ręki. Do momentu, w którym nie spadniesz Hanako na kark. W takich momentach honor schodzi na drugi plan, zwycięża instynkt i szybkość. No i? Więc mam nadzieję, że wciąż jestem od niego szybszy. Uważaj na siebie. Pamiętaj, żeby uważać, bo ściągniesz na siebie drony Arasaki. Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszyła. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-samy. Okay, zajdę go.
dwa piętra wyżej kobieta w czerwieni. Chyba jest uzbrojona. Odwołuję. Trzyma lornetkę. Zgarnij. Takemura, ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na parkour obok zielonego neonu i wejdź do winy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. I podobnie jak 50 lat temu, Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniej. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, nam. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Słabo ten mostek wygląda. Jesteś pewien, że Takemura nie chce cię zabić? Kurwa, prawie spadłem! Nie zwracaj na siebie uwagi. A nie mówiłem? Wciąż widzę jej iglicę ponad dekadę. Potężniejszą i
mocno walczą niż wcześniej. Niedawno mój ojciec padł ofiarą odrówni od burzliwej zbrodni. Zbrodni wymierzonej w świat podzielanych przez nas wartości. I podobnie jak 50 lat temu, Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniej. A Night City jest tego na oczy. Skończysz dziurę w ziemi! Słuchajcie. Jeszcze parę metrów i snajper jest twór. Cisza, to wygaszony płomień. Zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. Na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zażył. W kontakcie. Wi, to znowu Oda. Posłuchaj. Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa. Trzeba ją wtąd ewakuować. Natychmiast. Arasaka potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze, wizerunek czy życie siostry. Sytuacja jest pod kontrolą. Tylko pogarsza swoją sytuację. Saburo Arasaka. 3 marca 1942 roku obudziłem się miesiąc. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo.
Tylko uważaj na silniki, Platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Idę po nią.
teraz mi. Odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Zrób sobie przerwę. Kurwa! Orda. Wiedziałem, że tak będzie. Utrzymuj dystans. Nie chodź za tym kostka, bo cię posięga na tata. Nie zostawiasz mi wyboru. Nie zostawiasz wyboru. Ty nie musiałeś tego robić. Musiałem. Nie lubię zostawiać za sobą niedokończonych spraw. One później wracają i kopią cię w dupę. Rozumiem. Będę o tym pamiętał. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. Okej, udało się. Jestem w systemie. Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Jeszcze tylko nie teraz. Zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. Kikenda to keikoku sareta no. Oda tomo renraku ga torenai shi, nani ka hen da wa. パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この店物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。 兄さん。やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。竹村、 zablokowane. Teraz albo nigdy. お父様。
Wiecie co, spróbujemy ocalić Odę. Tylko teraz cofą. Zrób sobie przerwę. Kurwa! Oda. Wiedziałem, że tak będzie. Utrzymuj dystans, a nie wchodź w zasięg kontra, bo ja posięgam na tacy. Uważaj, będzie teraz ładować kamuflaż. Ty patrol załamań światła. Pieprzone poczucie honoru. Ale masz dzisiaj trochę szczęścia. Okej, udało się. Jestem w systemie. Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Jeszcze nie teraz! Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. ケンタと警告されたの。織田と連絡が取れないし。何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この店物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だが お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん。やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。竹村、システムザブロコバネ。テラスアルボニクディ。 お父様。花子様。あなたは。お許しを。どうか話だけでもお聞きください。サブロ様は。父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロ様の死について真実を明かすことは花子様無礼を働きたくありません。しかし。ウケカイビー。ゴルファ。Zastrzelił? Cokolwiek zrobił teraz, dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałeś go przetestować na krótkiej smyczy. Lepiej stąd spierdalajmy. I to szybko. Halo, gdzie jest? Nie macie prawa nas tutaj trzymać. Wszyscy na ziemię!
Jesteś bezpieczny? Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwali. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Zapukaj 4 razy. Pośpiesz się. W porządku? Wchodzimy na wizję. Ej, nie pchaj się w kadr! Robimy powtórkę. Z tej strony Vivian Jordan. Nadajemy na żywo z Japantown, gdzie doszło do incydentu w trakcie parady. Świadkowie donoszą o strzelaninie na jednej z odświętnych bram. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Hanako jest teraz najbardziej poszukiwaną osobą na świecie. Wiem. Poczekaj.
twój brat to morderca. Widziałem na własne oczy, jak udusił twojego ojca. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Szalony? I to jak? Słyszę nawet głos w głowie. To jeden z waszych konstruktów. Konstruktów? Tak. Ukradłem biochip, który Yorinobu próbował opchnąć netłoczowi. Podczas ucieczki dostałem kulkę i stało się coś dziwnego. Ten biochip uratował mnie. Ale teraz mnie zabija. Muszę to zatrzymać. Hanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Hanako-sama? Słyszałeś? Sprawdź to. Mam złe przeczucia. Już mu nie pomożesz! Chcesz zginąć? Później podziękujesz. Teraz trzeba się stąd wydostać. Spróbujmy przez ten pustostan poprawić. Żołnierz padł w boju!
Ostrożnie! Musimy się rozdzielić! Osobno mamy większe szanse! Co ty nie powiesz? No dalej! Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesrane, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. A jeśli to będzie Takemura? Odkąd się rozdzieliliśmy, minęły 24 godziny. Wciąż nie nawiązał kontaktu. Dorwali go. Sam widziałeś. Jest niezły nawet bez wszczepów. Da sobie radę. W Night City nie wystarczy być niezłym, jeżeli działasz sam. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Wreszcie. To na ścianie? To krew? Tak. Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proxy. Początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Wiesz, co dzieje się z Takemurą? Rozdzieliliśmy się w trakcie ucieczki. Przebywa w bezpiecznym miejscu. Na razie to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. To dobrze.
I co masz zamiar zrobić z tą wiedzą? Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Już za mnie zdecydowałaś? To nie ty stawiasz tutaj warunki. A co, gdybym chciała cię zmusić do współpracy? Musiałabyś przysłać znacznie więcej proksy. Rozmawiamy, bo jesteś sama. Nie masz nikogo, do kogo możesz się zwrócić. To prawda. Jakie są twoje warunki? Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. To wszystko, co mamy. Co teraz? Spotkajmy się osobiście. W Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się Siepaczy Arasaki. Tak. Z siepaczami przynajmniej już mieliśmy do czynienia. Ale to... to coś nowego. Cieszę się, że rozumiesz. Właśnie weszliśmy na zajebiście cienki lód. Porcelanowej dziwce? Kurwa! Przygotuj się. Kurwa! Johnny! Jeszcze nie umierasz. Zajmę się tobą. Ocean wygląda pięknie o tej godzinie. Atak prawie mnie zabił. Prawie. Masz rację. Ocean jest piękny. To Pacyfika? Co to za budynek?
Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Dlaczego przeprowadziłeś mnie akurat tutaj? Zaraz się dowiesz. Przejąłeś kontrolę nad ciałem. Nie mogłem cię tam po prostu zostawić. O, to musiało być przyjemne. Znów odzyskać kontrolę nad życiem. Nigdy w życiu nie czułem się lepiej. O! Niewidzialnych przyjaciół. Odwdzięczę się przy najbliższej okazji. Trzymam za słowo. Nie masz na myśli seks?
Technicznie to byłaby masturbacja. Poza tym nie jesteś w moim typie. Właź do środka przez okno. Dasz radę. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przeprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żebyś ją otworzył i wyciągnął zawartość. Należy do ciebie? Teraz już do ciebie. 50 parę lat temu. Wojna w Meksyku? Kiedyś byłem młody i głupi jak ty. Ja ciągnąłem się do korporacyjnej armii. W Meksyku odkryłem, że obojętnie o co chodzi w wojnie, zawsze wygrywają korporacje, a przegranymi są zwykli ludzie. I postanowiłeś o tym śpiewać? Najpierw zwijałem z armii. Potem zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. Bardzo chciałbym teraz położyć się i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przeprowadziłem. Chcę, żebyś przeskoczył ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. Chyba zrobiłbym dla ciebie to samo. Dziękuję. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? Zrobię, co trzeba, żeby przeżyć. Nawet jeśli mam się przy tym trochę ubrudzić. Słuchaj, zrobisz jak uważasz. Ty tu dowodzisz, ale mam jedną prośbę. No? Adam Smasher, facet, który mnie załatwił. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Smasher? Serio? Teraz nagle ci się przypomniał? Kiedy ostatnio go widzieliśmy? Nie było okazji się przywitać. Dlatego teraz musimy go znaleźć i załatwić tę sprawę raz na zawsze. Okej, rozumiem. I chcę, żeby poszła z tobą Rogue. Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Nieprawda. Czyli mam powiedzieć Rook wszystko? Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Osobiście. Weźmiesz pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Rook o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Rogue prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wyrzucili mnie z piekła i pomyślałem, że wpadnę do ciebie. Wystarczy, że wspomnę Rogue o Smasherze. Podam jej go na tacy i przypomnij sobie dawne czasy. Dobrze, zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Zawieź mnie proszę do Afterlife. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. Hotel Pistis Sofia, mówiłeś. Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj. Darwin, nic ci nie...
mówiłem. Sprzedaje. W jakich sztukach walki się specjalizujesz? Sztuki walki, proszę cię. Walenie się po mordach to nie sztuka. Wygrywa ten, kto mocniej przypierdoli. Chcę obejrzeć, co masz na sprzedaż. Należysz do Voodoo Boys? Nie zadawaj takich pytań, to niebezpieczne. Chcę kupić jakieś fajne ciuchy. To dobrze trafiłeś, kolego.